Ustę proszę, pani Zosia. Ta zrija. Iszaki ta zrije wielda. Kobieta, która by płód wydała i urodziła. Ten pierwszy fragment parszy mówi o rytualnej nieczystości położnicy i następnie okresie oczyszczania, który jest zakończony złożeniem ofiar. Jakby możemy pominąć całą religijną otoczkę tej instytucji i teologiczną dyskusję o tym, co ona znaczy, ja chciałabym podkreślić głęboką mądrość starożytnych, którzy słusznie uznali, że położnicy trzeba dać przez kilka dni spokój, a później przez dłuższy okres zwolnić od nią różnych obowiązków religijnych, aby mogła się zająć swoim niemowlęciem. Ale większa część parszy dotyczy zupełnie czego innego. Dotyczy mianowicie sytuacji człowieka, który został dotknięty zmianami skórnymi, które określano jako trąd. Czy Tora się naprawdę zajmowała trądem? Otóż Tora się nie zajmowała trądem, ani żadnymi chorobami skórnymi. Cała sprawa wyniknęła z pewnego błędu w tłumaczeniu, powtarzonego w następnych tłumaczeniach. Ale o co chodziło w rzeczywistości? Otóż jak uczył rabin Hirsch, te znamiona skórne, te zmiany, to był somatyczny symptom duchowej dolegliwości. A jakaż to była dolegliwość? Otóż to był jeden z najcięższych grzechów w judaizmie, mianowicie grzech obmowy. Grzech obmowy, czyli lashon hara, zły język, a tym bardziej moci szemra, czyli obmowa złośliwa, która była zamierzona po to, żeby drugiej osobie wyrządzić szkody, to właśnie tak naprawdę było związane z słowem caraat, czyli nie chodziło o ten trąd dosłowny fizyczny, tylko o tą skazę duchową. I nic dziwnego, że karą za to nie tylko była ta stygmatyzacja zmianami skórnymi, ale karą za to była izolacja sprawcy, którą wydalano poza obóz. Dlaczego? Wydaje się, że to nie była zbyt dotkliwa kara, ale człowiek samotny i napiętnowany jest po prostu zraniony i bezbronny, a tak się właśnie czuje osoba zniesławiona. Jak wspominałam, jest to jeden z najcięższych grzechów w judaizmie, stawiany na równi z morderstwem i bałwochwalstwem. Przy czym trzeba powiedzieć, że grzech obmowy dotyczy trzech osób. Otóż tego, kto mówi, tego, kto jest ofiarą tej obmowy oraz tego, kto słucha. W Tariach Mitzvot jest powiedziane nawet, że słuchanie jest gorsze od mówienia o kimś źle, ponieważ stwarza mówiącemu okazję do grzechu. I zwróćmy uwagę na to, jak to jest. Gdyby nie było nikogo, kto chętnie słucha obmowy, to obmawiający nie miałby do kogo mówić, a zatem by nie mówił. Ten zniesławiający potrzebuje słuchaczy, a więc osoba, która słucha, która daje ucho, jest równie winna, a może nawet bardziej. I chciałabym jeszcze za rabinem Zaksem zwrócić uwagę na fakt, że kiedy sami jesteśmy zniesławieni, odmówieni, to możemy zareagować spokojnie, możemy nawet przemilczeć, ale kiedy rzecz dotyczy grupy, to tutaj obowiązuje nas zero tolerancji, ponieważ odmowa w grupie niszczy grupę, dezintegruje, niszczy więzy zaufania między ludźmi, jest po prostu czymś niewybaczalnym. I dlatego taki czyn naprawdę zasługuje na bardzo surową karę. Szkoda, że dzisiaj potwarcy niekoniecznie są w sposób widoczny napiętnowani, chociaż nieraz i na ich obliczach można zobaczyć ślady tego fatalnego zachowania. Ale wielu z nich liczy na to, że ujdzie bezkarnie,
A szczególnie w dobie internetu, kiedy właśnie można, jak to się mówi, hajtować, czyli o ludziach mówić złe rzeczy bezkarnie, anonimowo, to jest to grzech niezwykle pospolity. Pamiętajmy zatem o tym i strzeżmy się od tego nieszczęścia. Szabat szalom.